przeładowanie. Cześć, witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam. I drodzy mili, muszę wam powiedzieć, że ja dobrze słyszałem pod koniec odcinka, że tam coś jest. Od razu po kontynuacji, po wczytaniu save'a nas atakuje. Zatem bez zbędnego gadania już zaczynamy. Nawet jeszcze nie mogłem się ruszać. Ekstra, chociaż nam oddało naboje, ale słuchajcie, tego się nie spodziewałem, że od razu po zapisie one się aktywują. Ja bardziej liczyłem na to, że uciekniemy, a gdybym to wiedział, że tak to będzie, to zwyczajnie bym to dokończył w poprzednim odcinku. Aha, ja nie mam naboi, ekstra. Co on teraz zrobił? On tam w las? Nie zejdzie? Ja teraz się boję, drodzy mili, go. Uciekł nam. A my tam nie możemy wejść generalnie. Ekstra. Ekstra. Zeskoczy na nas na pewno. Sklepik. Dobra, bierzemy w tym sklepie co nam potrzebne. Schematy przesłane. Ja też bym mógł się ulepszyć, nie? Bo my mamy 6 węzłów. Aż tyle. Pierw zobaczmy, czy ja coś zdobyłem wartościowego. Zdecydowanie. Dobra, i co my sobie weźmiemy? Do tej pierwszej broni może naboje. One są najtańsze. Ja mogłem tu ilość zmienić. Zróbmy tak. Kurczę, jeszcze jedno, wiecie co? Przezorny zawsze ubezpieczony. Od razu można swobodniej się poruszać. Dobrze, że twórcy jeszcze tu nie wpadli na dodanie jakiejś mechaniki z rodzaju staminy. Dobra, tam, ale czy my tu wszystko dokładnie wyzbieraliśmy? O kurde, ciało za nami się wlecze. Chyba tak, tu jest wszystko wyzbierane. Generalnie mogliśmy korzystać. Patrzę, czemu ja nie korzystam z otoczenia tych butli gazowych. A my idziemy do niejakiego bydlaka. Nie wiem, czego się spodziewać tutaj. Spróbujmy zrobić to szybko. Nie. Nie musimy tam? Serio? Windą możemy? Ekstra. Myślałem, że tam, na poziom pierwszy, na sam dół. Czy tam był ten wielkolud? Czy nie? Pytanie, czy te skrzynki tu się w jakiś sposób respią, czy to łód szczęścia? Nie, dobra, chyba nie, chyba nie, możemy lecieć. Ładnie.
Dobra, to jest kwas. Tak się spodziewałem w jednym z poprzednich odcinków, czy to coś nam robi. Pytanie, czy będziemy mogli w ogóle wyłączyć te natryski z gazu. Mamy zapis. Tak sobie też uczynię i zapiszemy w tym miejscu. Co prawda to nie jest dużo, nie przeszliśmy, bo nagranie raptem trwa 5 minut, tak? Ale wiecie, lepiej zapisać, nie cofać się w razie śmierci. Tam? Ha, to przejście nam otworzono. Tu mamy sklep ponownie, pomieszczenie z sadzonkami. Dobra, lecimy. Kolejka. Pewnie na sam koniec dostaniemy wejście do kolejki. Cześć. Tu coś z podłogi? Pełno krwi leci też tu z sufitu. Dobra, słuchajcie, ja bym stazę sobie uzupełnił. Bo coś czuję, że za rogiem czai się jakieś zło wielkie. Ale drętwy tekst z tym pomysłem. Wyrzuć lewiatan w przestrzeń kosmiczną. Przejście w nieważkość. Przejście w nieważkość. Ale tu ciemno. Masakra. O cholera. Co to będzie robić teraz, pytanie. Ja nie trafiłem? Czy dobrze poszło? Jak uważacie? Teraz. Trochę to zabiera, ale mocarne jest. Nie wiem, czy tamte wybuchowe go generalnie dosięgnęły. Ale trzeba być dobrej myśli, że mu to coś zrobiło. Ajajaj. To już chyba na tyle, co? Po nim? Teraz chyba coś mu się stało dopiero. No kurde. Co to teraz będzie robiło? Aha, tak, w taki sposób. No dobrze, otwieraj się, koleżko. Niepotrzebnie drugi strzał, a amunicję też musimy tu oszczędzać. Przeładowanie. Pytanie, czy bym zdążył rzucić tym wybuchowym gównem. Chyba tak, udało się.
to on teraz odwala dalej? No dobrze, tu się tak bawimy, kolego. Teraz chyba nie weszło. No trudno, będziemy dłużej się z nim bawić, ale najważniejsze, że idzie wyminąć te jego strzały. O ile to tak można nazwać. Ciekawe, ile trzeba w niego ołowiu wpakować, żeby coś mu się stało. Okej, po nim. Ale co, tlenik? No chyba se jaja robią teraz. Dobi! Kurwa. Kurwa powinno być. Czy tym my go dobijemy? Zobaczymy, na ile nam trenu wystarczy. Niech się tylko otworzy. Chyba tlenu nam szybciej zabraknie, niż go dobijemy. Nie, jest! Mamy go! Hu! Wielki lewiatan za pierwszym razem ogarnięty. Spoko, loko teraz. Teraz to, koleżanko, porozmawiamy, tylko ja bym tu sobie zebrał wszystkie gadżeciki z Lewiatana. Z pewnością nam się przydadzą. To coś jest? Apteczka nawet, wielki rozmiar. Od razu weźmy, gdyby tam coś miało za drzwiami na nas czekać. Ale wydaje mi się, że tych skrzyń tu było troszkę więcej. No dobra, nie ma na ten moment nic widać. Może to było wszystko. Tam jeszcze coś. Tak, tak, nie możemy tego zostawić. Cierpimy, apteka. Bierzmy od razu też. Dobra, jak my stoimy teraz? Z tym sobie pójdziemy. Ona nie jest najmocniejsza, ale stazę mamy na maksa naładowaną. Więc sobie jakoś poradzimy. Spowolnimy potwora. Może walka wręcz. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie nam wychodzić. Wyjście z nieważkości. Jeszcze się poprawia. Gdzie niegdzie zostało jeszcze trochę gazu, ale... Gdzie, poradzę sobie. Słuchaj, Jacob. Mój Jacob. Słyszałam, że był na pokładzie wydobywczym z ocalałymi. Mówił, że budowali nadajnik SOS. Ukończyli go? Mówił, że jest prawie gotowy. Ale nie odezwał się... od dawna. Jeszcze nie mogę odejść. Muszę się upewnić, że powietrze jest bezpieczne. Ale jeśli znajdziesz ten nadajnik SOS, wezwij pomoc. Tak zrobię. Pokład wydobywczy. Dobra, okej. A jeśli spotkam Jacoba? Powiedz, że go znajdę. Marzę, by go zobaczyć. Nadajnik SOS. Ktoś wystrzelił wszystkie pozostałe. Isaac, obok stanowiska roboczego Cross jest skrót na pokład wydobywczy. Otworzę go. Jasna cholera. Może jeszcze wykaraskamy się z tego koszmaru. Ekologiczny kataklizm. Wrót otchłani teraz, tak? No dobrze, zobaczmy, gdzie my musimy się przedostać, bo ja bym generalnie sobie jakiś zapis zrobił. Nie prognozuję, że tutaj ktoś powinien na nas wyskoczyć, chyba nie.
skoro jesteśmy po tak ciężkiej walce z ogromnym lewiatanem. Może sklep? Zahaczymy? A jakże? Do sprzedania to my nic nie mamy. Nie, zdecydowanie nie. Chyba żebyśmy jedną stazę sprzedali. Dzięki temu będziemy mieli możliwość wyposażenia się w jeden magazynek. To nawet nie jest pełen magazynek, 6 sztuk właściwie, ale to nas już ratuje, bo dzięki temu mamy pełen magazynek na ten moment. Wiecie co, skoro mamy tu zapis, to tak naprawdę skończmy sobie ten filmik. Uznajmy, że to była tylko walka z tym bossem przeogromnym lewiatanem. A wy jeszcze, jeżeli dotrwaliście i się wam nie znudziło do tego momentu, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jakiś komentarz pod filmem, aby wesprzeć kanał. Cześć!